Tradycyjnie właśnie zwracamy się do Krakowa, ponieważ mamy podpisaną taką długoletnią umowę o współpracy, a poza tym, co jest ważne, że no, Tour de Pologne to nie tylko wielkie emocje sportowe, to nie tylko ta kolarska Liga Mistrzów, ale to też promocja Polski na całym świecie i cenię się bardzo, że prezydent miasta Krakowa, że cały zarząd Krakowa i cenią sobie to, że tego typu imprezy jak Tour de Pologne mogą promować Kraków, promować Polskę na całym świecie i stąd wybraliśmy Kraków, tak podobnie jak Francuzi mają Paryż, podczas Tour de France my mamy Kraków, żeby zawsze w Krakowie kończył się wyścig i stąd moja wizyta tutaj, żebyśmy sobie ustalili w jakiej formie, czy to jazda indywidualna na czas, czy to etap wspólny, prawda, ze startu wspólnego, żebyśmy właśnie sobie to już jakoś tam przygotowywali, ponieważ ten czas szybko leci i już trzeba być przygotowanym do prezentacji turu. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj rozmawiać, że możemy przyjechać i że możemy dać kibicom naprawdę wiele, wiele radości. I myślę, że spotkamy się niedługo wszyscy razem. Tutaj w Krakowie 15 sierpnia będziemy finiszowali na Błoniach.